Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj w naszym studio po raz kolejny Jerzy Zieliński ze środowiska Straż Pokoleń, w którym żeśmy się poznali już ponad 40 lat temu. Dokładnie tak, tylko że... Witaj Jurku, szczęść Boże. Witam Cię Rafale, szczęść Boże i szczęść Boże Państwu. Serdecznie witam. Ale tu tylko moje wyjaśnienie. Oczywiście no, Straż Pokoleń jest taką organizacją duszpasterską, której no, dużo udało mi się zrobić, gdzie byłem w pewnym sensie bardzo aktywny. Niemniej no, ona już praktycznie nie istnieje. Można powiedzieć, że jestem już takim ostatnim... Ostatnim Mohikanin? No tak to wygląda, tak wyszło. A ja na dniach w połowie października, 40. rocznica działalności edukacyjnej, bo w połowie października 1984 roku rozpocząłem organizowanie razem z kolegami narodowcami, ale z różnych środowisk. Tam byli i narodowcy, ci z salonu na przykład mecenasa Napoleona Siemaszki, i narodowcy od Leona Mireckiego, ale także narodowcy z Ruchu Młodej Polski. Zresztą Mirecki z nimi też miał pewne kontakty i też utrzymywał. No i to był rok 1984. Rozpoczęły się te spotkania. Ten ośrodek, Centrum Edukacyjne Powiśle, wtedy to się nazywało Środowisko Zagórnej, czy też Duszpasterstwo przy ulicy Zagórnej, trwał mniej więcej 4 lata. Potem był kontynuowany także w kościele na Placu Grzybowskim przez naszego wspólnego znajomego Dariusza Sopkowa. Natomiast później w latach 90. ja wznowiłem działalność, ale głównie wydawniczą, jako oficyna wydawnicza Fulmen. To są między innymi te książki, które teraz wznawiamy. W tym roku wznowiliśmy po 30 latach ksiądz Henryk Czepułkowski, Antykościół w natarciu, ale też wiele innych książek. I to trwało gdzieś do roku 1997 albo 8. No i wreszcie w roku 2013, czyli już to trwa 11 lat, wznowiliśmy działalność nawet od wykładu na Powiślu, a nawet w kościele Matki Bożej Częstochowskiej na Zagórnej, już jako Centrum Edukacyjne Powiśle. Potem jak zaczęły dołączać różne inne środowiska z innych miast, to Centrum Edukacyjne Polska, i to trwa do dnia dzisiejszego, czyli tej działalności mamy 40 lat. No i spotykamy się w gronie, po pierwsze, uczestników jeszcze żyjących tamtych wydarzeń sprzed 40 lat, nie ma ich specjalnie wielu. My to już jesteśmy właśnie tacy ostatni Mohikanie. Wtedy miałem 20 lat, teraz mam 60 i człowiek czuje już, że czas po prostu powoli mija. Z tego starego pokolenia naszych wykładowców będzie między innymi profesor Maciej Giertych. Przynajmniej dopytywał się o godzinę, więc być może będzie. On wtedy wygłosił szereg bardzo ważnych wykładów dotyczących nauki o cywilizacjach Feliksa Konecznego. A inni nasi prelegenci praktycznie już z tamtego czasu nie żyją, no bo doktor Krzyszowski, ksiądz Tadeusz Gliński, wielu innych już niestety. Ksiądz Tworkowski. Ksiądz Tworkowski był raz, jak była rocznica obozu Wielkiej Polski, ale był. Ale byłeś z nim w kontakcie. Tak. Natomiast powiedz mi, Jurku, bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali właśnie o tych różnych nurtach ze środowisk patriotycznych czy narodowych, które się ze sobą stykały, nieraz się ze sobą zderzały i kłóciły. Tak jak mówię, u nas już po 3 miesiącach, w grudniu 1984 roku, grupa Ruchu Młodej Polski odeszła. Dalej żeśmy kontynuowali już bez nich.
W zasadzie to bardzo dobrze opisał właśnie w książce Ekonomia krwi. Autor, pisząc właśnie o tym kulcie powstania warszawskiego, i który próbowano też wpasować w obóz narodowy. Moim zdaniem, jak pokazuje historia, to się absolutnie nie udało, bo nie mogło się udać. Bo nurt insurekcyjny, powstańczy jest generalnie obcy myśleniu w kategoriach narodowych. Zresztą Roman Dmowski, Liga Narodowa powstali właśnie w opozycji do tej tradycji powstańczej, tej tradycji insurekcyjnej, no tradycji, można powiedzieć, klęskowej, czyli świętowania naszych narodowych klęsk, tak jakby te klęski były jakimiś zwycięstwami. Niestety to trwa. Po roku 1944 kolejna, myślę, że to jest największa klęska w tej stuletniej historii obozu narodowego, że obóz narodowy, który już istniał od kilkudziesięciu lat, nie potrafił zapobiec wybuchowi powstania warszawskiego. I to powstanie wybuchło, to było kolejne klęskowe powstanie, no straszna rzeź polskich obywateli. W czasie II wojny światowej w jednym czasie, w jednym miejscu ofiary, zwłaszcza cywilne ofiary powstania warszawskiego można tylko porównywać z rzezią wołyńską, że to w zasadzie około 200 tysięcy ofiar tu, 200 tysięcy ofiar tu, podobne ilości w podobnie krótkim czasie, no w Warszawie to jeszcze szybciej, krócej to trwało. Co ty sądzisz o tym kulcie powstania warszawskiego? Bo teraz w ciągu ostatnich kilkunastu lat na przykład Marsz Powstania Warszawskiego organizował Bąkiewicz, te środowiska właśnie związane z mediami narodowymi, czyli środowiska Ruchu Narodowego, ONR-u. No i tam w zasadzie mało było takich treści narodowych. Tam były takie ogólnopatriotyczne i niestety insurekcyjne treści. Tam była kasztanka. Kasztanka, no dokładnie. Kasztanka. Słuchaj, no właśnie widzisz, kiedy w 2004 roku widziałem ten entuzjazm, tą taką radość uczczenia tej tragicznej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, to wpadłem w panikę, bo uświadomiłem sobie, że wymarło pokolenie ludzi, którzy znali tą tragedię, którzy rozumieli błąd, jaki został popełniony, którzy mieli wyrzuty sumienia, że jako narodowcy nie potrafili zapobiec temu wydarzeniu tragicznemu. I to było właśnie taką inspiracją, która spowodowała powołanie, czy powiedzmy organizowanie już przez 27 lat tej Wolskiej Drogi Krzyżowej. Bo pomyślałem sobie, jak to, że to jest coś niedopuszczalnego. Wymarło pokolenie, które znało te wszystkie kulisy, przykładowo Jan Matłochowski, czy Leon Milecki, Napoleon Siemaszko. Przecież oni w tym czasie żyli. Ale już w 2004 to pokolenie wymarło. Natomiast żyli i jeszcze żyją ci, którzy mieli w czasie powstania tam 15, 16, 17 lat, ale więc byli dziećmi, w ogóle nie rozumieli tego powstania. A przez okres PRL-u to powstanie było ośmieszane, to bohaterstwo było dezawuowane. I ci ludzie, no jakby chcąc po tej przemianie, chcąc jakby no, wykazać, że ta walka ich nie była taka bezsensowna, no to ten kult jakby zaczęto nagłaśniać. I tutaj widzę pewną analogię z lewicą. Ponieważ no, ja wychowałem się w PRL-u, przez cały okres PRL-u widziałem tą lewicę. Jeżeli ja dzisiaj słucham, bo jeżeli chodzi o tą lewicę, która funkcjonuje w parlamencie, czy powiedzmy są jakieś tam lewicowe organizacje pozaparlamentarne i głoszą pogląd, że ten PRL to była taka świetne czasy dla Polski, że tam się tak dobrze żyło,
to ja mówię, no to coś jest nie tak. To znów okazuje się, że wymiera pokolenie, które żyło, które znało, tak powiedzmy jak ja, no mój czas się zbliża. No ja już mam 77 lat, jak to wielokrotnie powtarzam. Dwie kosy. Tak, minęły już. I tym młodym ludziom nie będzie miał kto powiedzieć, jak tam rzeczywiście było w tym czasie, w tym okresie PRL-u. Ja na swój użytek używam określenia PRL, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. A co przez to rozumiesz? Dlaczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? No spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, że normalnie funkcjonowała jako państwo pod nazwą no, Polska. No, godło bez korony, ale było godło orzeł. Barwy były biało-czerwone. Hymn był polski. No i w taki czy inny sposób ta polskość tam była no, w jakimś sensie krzewiona. Oczywiście komuniści to zagarnęli i starali się wykoślawić, żeby z tej Polski no, powstał drugi sojusz. I to po prostu robiono w sposób bardzo, bardzo taki, no, można powiedzieć, głupi, no, bezsensowny. I dlatego wiele rzeczy można było w Polsce zrobić i robiono. Nawet, można powiedzieć, tutaj istotną rolę odgrywali działacze narodowi. Pamiętam moją taką rozmowę z panem Leonem Mireckim, świętej pamięci, kiedy ja mówię, no, że no, narodowcy no, powinni się, po co się angażowali w tą komunę, po co i to popierali w ogóle. A on zaczął mnie wyjaśniać i dał mi przykład takiego uczonego, już zapomniałem nazwisko, który potrafił z tlenku glinów wytworzyć aluminium, tam na zasadzie tych różnych chemicznych procesów i mówi, że to był narodowiec. I ja tylko żałuję jednej rzeczy, że nie spisałem tych nazwisk, tych wszystkich narodowców, którzy uznawali, że owszem, jesteśmy pod tą komunistyczną władzą, która nas krępuje, która niszczy naszą tradycję, która walczy z Kościołem, jesteśmy uzależnieni od Moskwy, ale Moskwa i ten system upadnie, a Polska będzie istniała. I tutaj też przypominam sobie, jak pan Leon Mirecki opowiadał spotkanie, rozmowę z panem z Kozickim, Stanisławem Kozickim, współpracownikiem Romana Dmowskiego, działaczem Ligi Narodowej, i który mówi, panie Leonie, a on wtedy był zwolennikiem właśnie no, wybuchu III wojny światowej, że trzeba się szykować, że tutaj może nastąpić reakcja ze strony aliantów, którzy przepędzą bolszewików i Polska uzyska niepodległość. I ten stary działacz, ten można powiedzieć weteran idei narodowej, współpracownik Dmowskiego mówi, nie, proszę pana, nie, ten system będzie trwał, ale on upadnie, i trzeba o Polskę walczyć. I ci narodowcy, i ja wielu takich znałem, którzy walczyli, bo oni uznali, że trzeba ratować to, co można. Tak, takie było hasło narodowców, ratuj, co można, w przeciwieństwie do Piłsudczyków, którzy mieli hasło. Im gorzej, tym lepiej. Im gorzej, tym lepiej, właśnie tak. I no i powiedzmy, to były te jakieś plusy, no powiedzmy, jeżeli chodzi o to, co PRL zrobił, no, na pewno odbudował państwo polskie, na pewno zelektryfikował wsie, miasta, przemysł się rozwinął, ale to wszystko było ogromnym kosztem. I kiedy ktoś mi mówi o PRL-u, że tak świetnie, to ja zawsze mówię w ten sposób. Tam więcej zmarnowano niż zbudowano. Bo ja widziałem, jako człowiek, no jako powiedzmy prosty, można powiedzieć robotnik, no bo byłem robotnikiem zwykłym, widziałem, ile marnotrawstwa było, ile było złodziejstwa. Ja patrząc na tych członków partii, tych podstawowych organizacji partyjnych, to się nazywało POP, widziałem, jak ci działacze potrafili w sposób wyrafinowany udawać na zebraniach komunistów, akceptować wszystko, co powiedzmy tam partia wskazała, a
na co dzień postępowali w sposób no, bardzo nieuczciwy, no byli złodziejami zwykłymi. I to mogę powiedzieć, bo no, tak się złożyło, że mając trudną sytuację rodzinną, materialną, no, była bieda, no bo co tu dużo mówić, no. Zostałem rodzicem, mama mnie zapisała do szkoły, do zasadniczej szkoły przemysłu mięsnego, no i można powiedzieć, byłem kandydatem na rzeźnika, na masażera, to tak się nazywało. I pracowałem w zakładach mięsnych na Służewcu i to była wtedy afera z tym... Mięsna, gdzie tego... Padły kary śmierci. No, tego, jaką... O, zapomniałem nazwisko. Ale ja widziałem, jak tam właśnie kradziono te wszystkie dobra, które no, jak czyli możesz tylko potwierdzić, tak, że to się działo. No, bo ja to widziałem. I ja wtedy sobie uświadomiłem, mówię, no jaki to system, jaka to sprawiedliwość, kogo oni chcą bronić. Bo komuniści zawsze jakby stają w obronie słabych, pokrzywdzonych. Tylko nie po to, żeby tym pomóc, tylko żeby sobie, no powiedzmy, załatwić swoje interesy. I dlatego mówiłem, że w tym systemie PRL-u, tej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, no więcej zmarnowano niż zbudowano. No bo owszem, tak to, co powiedziałem, że zbudowano, ale zmarnowano w ten sposób, że przykładowo kończy się budowa, bo po tej mojej tym krótkim stażu w przemyśle mięsnym nadarzyła mi się okazja do wyjazdu do Niemiec na budowę. To takie było przedsiębiorstwo. Rozumiem, do Niemiec wschodnich. Wschodnich, DNRD. Na budowę tam stacji paliw z przedsiębiorstwa Hydrobudowa. I tam widziałem też, jak się marno trawi. A jeszcze opowiadali starzy tam, powiedzmy, pracownicy, że jak na przykład była jakaś budowa i ona się już zakończyła, ale tam były hotele, tam były prześcieradła, była pościel, były kose, było no, całe wyposażenie hotelu, jeżeli chodzi o te pokoje noclegowe, czy powiedzmy stołówki. Jak się kończyła ta budowa, to wszystko niszczono, palono. Ale niszczono czy okradano? Co okradano, to okradano, ale niszczono w ten sposób, bo musiał być protokół zniszczenia. Aha. Bo jak był protokół zniszczenia, to łatwiej wtedy, to było rozliczyć. To tak, to wtedy na następną budowę był nowy budżet. A te, co zostało zniszczone, to zostało zniszczone i nawet nie można było tego no, wziąć, żeby zagospodarować, dać do jakiegoś żłobka czy czegoś, no bo to wtedy by było, że jednak zaoszczędzono jakieś pieniądze i już na następną budowę ten budżet byłby... Czyli wiele, kompletna głupota. No, beznadziejna. No przykładowo na Wacie też robią tam remanent, bo to też trzeba było tam... Ale na Wacie, czyli na Wojskowej Akademii Technicznej, no to mów pełnymi skrótami, bo zwłaszcza nasi młodzi widzowie nie wiedzą, co to znaczy VAT, nie wiedzą, co to znaczy NSZZ, nie wiedzą, co to znaczy NZS, albo mylą NZS z NSZ-em, więc wiesz, no... Podstawowa organizacja partyjna, ja mówię... POP, POP, rozwijaj te skróty. Dobrze, to już mi jeden kolega na to zwrócił uwagę, że ja tego nie robię. No dobrze, ale dobrze mnie pilnujesz. I tu jest, jeżeli chodzi o tą Wojskową Akademię Techniczną, to tam no, robili remanent w magazynach, no i tego było bardzo dużo. To zamiast te rękawiczki, te różne no, obuwia oddać biednym czy jakoś, to oni obcinali palce do wyrzucenia, a kosy były składane w kostki i wypalane dziury, żeby z tego nic nie było i zakopywano to. I to było marnotrawstwo. I ja zrobiłem kiedyś awanturę, bo później jak wróciłem z tych Niemiec, to pracowałem jako zaopatrzeniowiec w szkole, takiej szkole specjalnej. I tam była drukarnia i tam przywożono papier z fabryki, z Kwizynia, z tych innych, no, przeważnie z Kwizynia. I te papiery były obite takimi blatami drewnianymi. I na tym przeczytałem, że te opakowania należy zwracać. No więc, ponieważ się tych opakowań pozbierało, to ja to wziąłem, powiązałem w pęczki i na PSK
przekazałem. To jest kartą przedsiębiorstwa pozycji kolejowej. Po raz kolejny skrót, wiesz, po prostu jesteś niereformowalny. Tak, no przedsiębiorstwo? W pozycji kolejowej, zdaje się, tak mi się wydaje, ale no, może się, no ale chyba tak. No i nie mylić z PCK. Nie, nie, no nie PCK, to nie. I no, wysłałem to za jakiś czas, awantura w szkole. Latają i księgowa, wszyscy pytają się, co. I w końcu przyszli do mnie, pytają się, panie Jurku, co pan zrobił? Skąd te pieniądze są? Ja mówię, a kto ich przysłał? A z Kwidzynia. Ja mówię, no nie, bo ja wysłałem te blaty, te co oblicza były do tych papierów, co są przywożone do drukarni. A kto panu kazał? No nic, bo tam taka była wywieszka, że jeżeli tego, żeby zwrócić te opakowanie z powrotem. No, no i co? No i ja zwróciłem. A kto panu kazał? No nic, ja mówię, bo to lasy ratuje. Panie, co panu lasy co pana lasy obchodzą? Kłopot pan zrobił. Przecież ja mówię, o co im chodzi? Co oni, o co się do mnie czepia? Myślałem, że mnie pochwalą. Okazuje się, że oni to, jak nazbierało, to sprzedawali pracownikom, na, brali pracownicy na opał do swoich tam domków, czy gdzieś, czy tam na siebie. I teraz jakby przyszła kontrola i oni by zobaczyli, że tutaj jest wpływ, są wpływy pieniędzy, to by się zastanowili, dlaczego tych wpływów wcześniej nie było. I oni by mieli kłopoty do dyrektor. I mieli kłopoty, czy nie? Nie, bo to tam ich... Ci księgowi, którzy tam przychodzą... Wyprowadzili to wszystko. No to tam po prostu no, nie byliby w stanie nawet się zagłębić, o co tu chodzi. Ale to ja daję przykład po prostu swojej działalności, znaczy jako pracownik widziałem mnóstwo takich sytuacji, gdzie mogłem, nawet próbowałem ratować i to nie dawało efektu. Mam pytanie o kolejny skrót. Tak. W okresie PRL-u pamiętam, że wielkim pragnieniem posiadania, przedmiotem westchnień, były pojazdy marki BMW, czyli Bayerische Motorwerk po niemiecku. Bardzo dobre samochody, także motocykle. Czy skrót BMW w okresie PRL-u miał też inne znaczenie? No tak, to chodziło bierny, mierny, ale wierny. To była taka kategoria ludzi, która ze wszystkim się zgadzała. Czyli najbezpieczniejsza kategoria. Tak, i oni bardzo pożądana w tamtym systemie, bo się nie wychylali, dbali o, no powiedzmy, kiedy ja tam w wielu sprawach za bardzo się, że tak powiem, wychyliłem, to mi mówili, po co to robisz? Zostaw to, nie dasz rady. Daj sobie spokój. No, odpuść, to tylko, no, był taki moment, że mnie poniosłem konsekwencje, bo o ile moi koledzy tam dostawali stanowiska jakieś, powiedzmy, po skończeniu technikum, to przecież ja też miałem, udało mi się go skończyć, więc no, mogłem też awansować, ale nie, raz, że nie należałem do partii, to jedno, a drugie, no, za mądry byłem, tak mi się wydawało. Więc tutaj ten system PRL-u, który tak jest chwalony przez nawet środowisku narodowym, są, to jest taka dziwna rzecz, bo znam dwóch ludzi. Pominę nazwiska ich, bo to nieistotne. No właśnie. Dwie oceny PRL-u. Dwie osoby, które uważają się i są uważane za narodowców. Zupełnie inna opinia na temat PRL-u, tak? Tak. I to tak. Obaj są zwolennikami Jędrzeja Giertycha. Oba mają nastawienie antyinsurekcyjne. No i mają dokładnie opanowaną ideę narodową. Ale tak, jeden mówi, przywiesza na żołnierzy wyklętych i mówi, że to, co dzisiaj się dzieje, to jest zupełnie to po prostu no, prowadzenie na wojnę, ale prowadzenie na wojnę. No tak, jak sytuacja jest taka, że wielu narodowców po prostu jakby tego nie rozumie, no to taki skutek może być, jak było związane z powstaniem warszawskim. No i ten właśnie zwolennik tego PRL-u twierdzi, że no, chwali ten okres tego, powiedzmy, 45 lat. Natomiast drugi jest zwolennikiem, znaczy on no, bada, robi bardzo dobrą robotę, bo przeciwstawia się o oskarżaniu Polski, o rzucaniu kalumnii na naród polski,
przypisując nam antysemityzm, faszyzm, Bóg wie co. Najgorsze jakieś rzeczy to przypisuje się narodowcom, bo, no bo wiadomo, że narodowcy stanowią dla tego establishmentu no, kłopot. No, zresztą to widać dzisiaj, jeżeli patrzymy na Konfederację, która tam no, składa się z tych różnych trzonów, a ten trzon ruchu narodowego, no to tak jakby trzeci garnitur, no ale mimo, że to jest trzeci garnitur, to i tak oni są najlepsi na tej scenie politycznej i ile oni robią zamieszania, ile oni kłopotu sprawiają tym powiedzmy zwolennikiem tego układu tych globalistów. No chociażby te wystąpienia w Parlamencie Europejskim, czy to pana posła Brauna, czy powiedzmy pani Zająskowskiej, czy pani Bryłki, to ich wystąpienia wprowadzają w konfuzję tych członków Parlamentu Europejskiego. I to, bo powiedzmy, ci ludzie no, robią tą robotę, która jest dobra i tych ludzi też w taki czy inny sposób starają się dezawuować różne środowiska i różne osoby. I tutaj właśnie ten paradoks, no, że dwóch ludzi o tych samych poglądach nie może sobie wytłumaczyć wiele rzeczy i podjąć walkę, która dzisiaj jest walką o życie, o byt naszego narodu. Bo wisi nad nami miecz Demoklesa, bo nas chcą po raz kolejny złożyć na ołtarzu jako ofiarę całopalną, żebyśmy no, przestali istnieć tutaj w tej części Europy. I ci ludzie zamiast walczyć w obronie narodu, to prowadzą walki między sobą. I ten jeden, który broni tego PRL-u, no to powiedzmy, no, ma w wielu sprawach rację, bo chociażby, no mówię, to mieszkalnictwo, więcej wtedy zbudowano mieszkań dla ludzi niż teraz, zrobiono, no, wybudowano, chociaż to wszystko mówię, to mogłoby być zbudowane o wiele taniej i wiele lepiej, bo jeżeli chodzi o budowlę, to też kradziono, no kradziono materiały. Później przykładowo trasa Łazienkowska no nie została zrobiona tak jak potrzeba, bo trzeba było ją niedawno remontować. No, po prostu był deficyt materiałów budowlanych, no i każdy kombinował, żeby mieć tam na wybudowanie swojego domu cement, piach, no piach to może nie, ale cement, inne materiały budowlane. I to ten okres PRL-u miał te właśnie strony bardzo no, tragiczne, bo to była sytuacja taka, że no, na różnych szczeblach kradziono. Ale tu też jest pewien no, charakterystyczny przykład, bo mówimy tutaj o sytuacji w kraju, ale jeżeli chodzi o handel zagraniczny. Opowiadał mi świętej pamięci Zbigniew Nanowski, doktor praw, specjalizował się w arbitrażu, rozstrzygał spory gospodarcze. No i kiedyś opowiadał, jak polska delegacja pojechała do Rosji podpisywać jakąś umowę. No, wtedy był Związek Sowiecki. Tak, no sowiecki, no, tak, no, do ZSSR. I na początku, na samo powitanie, to bankiet, przyjęcia, wszystko, no i prezenty dla delegacji. No, impreza trwała do świtu. Ci już tacy, powiedzmy, dobrze wstawieni, rozeszli się po swoich pokojach, a o godzinie 6 wzywają ich na obrady. A była jedna dziewczyna, absolwentka SGPiS-u wtedy i ona nie brała udziału w tej libacji. Więc jak oni... I o której? O 6 rano? No tak. O 6, ale to już była inna ekipa. I oni wzywają, bo obrady są. I ci nie byli w stanie w ogóle myśleć. No a ta dziewczyna no, poszła na te obrady. To taka metoda była ich. Bo najpierw ugościli, no, doprowadzili do stanu nieważkości tych delegatów, jasne. A potem ich... I teraz ta sprawa jest o tyle istotna, że ta dziewczyna, jak przyszło do podpisania tej umowy, to ona powiedziała, że ona nie podpisze, bo ona nie jest korzystna dla Polski. I konsternacja nastąpiła. Jedyna trzeźwo myśląca. Tak. No, no i
ten delegat rosyjski, przedstawiciel, mówi do tego polskiego, no, no przecież żeśmy was tutaj ugościli, no dostaliście, no i co? Mówi, no ale przecież nie mogę jej nic zrobić, no nie zmuszę jej. Przyjedziemy za miesiąc i to podpiszemy. No i już ona więcej nie wyjeżdżała za granicę. I tak były podpisywane umowy z Rosjanami, że brali łapówki, a potem jak przyjechali tutaj i pokazywali im, no co żeście podpisali? No to oni mówią, podpisaliśmy, bo nasi Rosjanie zaszantażowali, pistolety nam przystawili do głowy i musieliśmy to zrobić. Więc kradli na lewo, na prawo. Ja już pomijam te wszystkie sprawy związane z tym z wykupywaniem tych różnych za czasów Gierka, tych różnych taśm produkcyjnych, tych wszystkich urządzeń, które no, były kupowane za ogromne pieniądze, tylko zawsze było jedno zastrzeżenie, że nie można było, powiedzmy, jakiegoś urządzenia, które było sercem tej taśmy. Ale wróćmy może do spraw politycznych. No i to... czy na przykład ten pierwszy, który tak wychwalał PRL, człowiek no, uchodzący za narodowca, może być przez ciebie nazwany przedstawicielem narodowej lewicy. Bo takiego sformułowania na przykład używa Konrad Rękas w książce na temat Bolesława Piaseckiego, którą wydałem po naszej konferencji historycznej w roku 2022. Nawet jest taki rozdział, Konrad nie uczestniczył, ale przysłał tekst jako aneks numer 1. Bolesław Piasecki jako patron polskiej lewicy narodowej. Czyli coś takiego jak lewica narodowa istnieje czy nie istnieje? Istnieje. No powiedzmy teraz, jeżeli byśmy zaczęli... Słuchaj, ja jak wiesz rozprowadzam myśl polską. No i do jakiegoś czasu, jak jeszcze był Zbyszek Lipiński, to ta myśl była taka, powiedzmy, no strawna. Tam było co czytać. Natomiast jak Zbyszek już nie żyje, a jak już był koniec jego życia, to ona zmieniała swój profil. No i wyszło teraz na to, że ona jest lewicowa. Tylko ja nie mogę zrozumieć, jak ci ludzie, którzy taką mają orientację, którzy uważają, że trzeba się połączyć z tą lewicą, która no, została sierotami, bo nie załapali się do okrągłego stołu, są zmarginalizowani, a są dziećmi tych członków partii dawnych, którzy no, żyli sobie bardzo dostatnie, których rodzice byli w administracji państwowej, byli w służbach specjalnych, byli w różnych no, siłowych strukturach i oni nie znali tego życia takiego, o którym ja przed chwilą mówiłem, bo oni nie mieli kontaktu ze środowiskiem robotniczym, bo oni nie pracowali. Kończyli studia, potem awansowali w różne struktury, ale to się skończyło. No i oni teraz widzą, że to się wszystko sypie, no więc się przytulili do stronnictwa narodowego, do idei narodowej i nadają tej idei narodowej orientację lewicową. I tutaj ja nie wiem, czy oni sobie nie znają z tego sprawy, czy po prostu tylko po prostu kwestia czasu, kiedy oni zostaną ośmieszeni, bo był taki działacz narodowy, on już nie żyje, zrobił doktorat z Romana z idei narodowej i kiedyś miał prelekcję. I na tej prelekcji właśnie powiedział, że przyszłość Polski ideowa to jest właśnie ten narodowy socjalizm. No i to wywołało salwę śmiechu. Od razu wszyscy zaczęli mówić, tak, tak, my wiemy o co chodzi. No i po prostu ten człowiek już nie miał nic do powiedzenia, no bo wiadomo, narodowy socjalizm, NSDAP. I teraz jeżeli ktoś mówi... Ale NSDAP nie była jedyną partią narodowo-socjalistyczną w Europie. Jest i oczywiście najbardziej znaną partią rządzącą w sąsiednim kraju, ale w wielu krajach pojawiały się większe albo mniejsze organizacje i partie narodowo-socjalistyczne. One narodowo-wyzwoleńcze są i dzisiaj. Ale zobacz, jeżeli weźmiesz tą nazwę NSDAP, nacjonalistyczne, socjalistyczne... Narodowo-socjalistyczna partia robotnicza Niemiec. Niemiec, tak. No to tam masz wyraz nacjonalizm, narodowa i socjalistyczna. A więc połączenie. I teraz powiedz mi, jak to się dzieje, że występują ci z Konfederacji, czy powiedzmy działacze narodowi i strona przeciwna
rzuca im w twarz faszyści, na ziole, nacjonaliści. Przecież to samo można powiedzieć o socjalistach. No ale wiesz, że była dyrektywa Stalina, chyba z roku 1926, że czy to jest prawda, czy nieprawda, wszystkich przeciwników Związku Sowieckiego i wszystkich przeciwników komunizmu należy nazywać faszystami. I no, to obowiązuje do dnia dzisiejszego. No tak, ale jak oni, Stalina piętnują i uważają go za zbrodniarza, to po co posługują się jego argumentami? Ale oni nie piszą, że to jest cytat ze Stalina. No nie piszą, no. Tylko ci, którzy z nimi rozmawiają, powinni to im powiedzieć, przepraszam, a może wy jesteście faszystami? Co najmniej stalinowcami. No, hitlerowcami, no. No. Ale tego nie ma. Bo ci właśnie, którzy powiedzmy dzisiaj no, występują w tych mediach, no jakoś, ja nie wiem, jacyś tacy są mało przebojowi, zdają się zaszufladkować, są zastraszeni. No, robi się tym ludziom po prostu wodę w mózgu i oni nie są w stanie odpowiednio zareagować. Tylko ja mówię, jeżeli powiedzmy mówimy o idei, o tym faszyzmie, który stanowi ten zbitek socjalistyczno-narodowy, no to to zostało przez Niemców skompromitowane. Ale również dzisiaj, a w czasie okupacji też, Ukraińcy kompromitują tą ideę narodową. Więc należałoby odciąć się od tych wszystkich lewackich rozwiązań politycznych i powiedzieć, nie, my z lewicą nie mamy nic wspólnego. Dla nas, dla mnie, powiedzmy, jako człowieka wierzącego, to nacjonalizm chrześcijański to jest właśnie jakąś propozycją, ponieważ to nic innego jak porządek miłowania, który jest związany z nauczaniem Kościoła. I ta lewizna, która za czasów PRL-u, bo mówimy o tych różnych minusach, to jednym też z tych minusów to była walka z Kościołem, co odbiło się na mojej skórze, ponieważ miesiąc czasu w więzieniu musiałem za obraz Matki Bożej przesiedzieć. Więc jeżeli ktoś mówi, że za czasów komuny nie było takiego prześladowania Kościoła, jak jest dzisiaj, to dzisiaj to jest wyrafinowane, perfidne prześladowanie, bo jest przekupywanie, to jest kupowanie za pieniądze różnych, powiedzmy, osób, które no, nieopatrznie korzystają z takich darowizn, a potem im się wyciąga, że oni są na garnuszku. Więc mówienie o tych, że powiedzmy, no, Kościół nie był prześladowany w tamtych czasach, tak jak dzisiaj, no jest prawdą, tylko w tamtych czasach też był prześladowany. No, wszystko niszczono. Niszczono wszelkie, jak Kościół organizował jakąś no, modlitwę, jakąś, powiedzmy, czy to Boże Ciało, czy jakieś inne modlitwy, które były procesy na przykład, to oni organizowali dla młodzieży co innego. Odciągali tą młodzież. W szkołach zrażano, ośmieszano Kościół. Tak zresztą jak i dzisiaj, to samo. I tu jest właśnie to, że ten system walczył z Kościołem, ale oni dzisiaj mówią, że nie, że on nie walczył. No walczył, no bo niszczył wszystko, co było zdrowe, co było, wynikało ze zdrowego rozsądku. Powiedzmy, każda inicjatywa społeczna, która wychodziła ze środowiska zwykłych ludzi, którzy mieli jakieś pomysły, była od razu przejmowana i niszczona. Nic nie pozwolono na żadne, nawet hodowlę kanarków tutaj też musieli opanować. Jak zauważyłeś, w okresie lat 30. i w czasie wojny w latach 40. Hitlerowcy i w ogóle polityka niemiecka skompromitowała narodowy socjalizm. Tak teraz polityka ukraińska kompromituje narodowy rewolucjonizm, powiedzmy tak, czyli banderyzm. Czyli hitleryzm i banderyzm, można powiedzieć, są rzeczą, z którą my się też musimy zmierzyć. Bo jak mówimy, że jesteśmy narodowcami czy nacjonalistami polskimi, no to zaraz nas oskarżają. Ale pamiętajmy, że nawet człowiek związany z głównym nurtem endecji,
Jędrzej Giertych, prawda? Którego można by uznać w przeciwieństwie do Bolesława Piaseckiego jako przedstawiciela prawicy narodowej. On też zmieniał poglądy. W 1936 roku w książce Kajakiem po Niemczech pisał w ten sposób. Parę rzeczy jest bezspornych. Hitler zjednoczył Niemcy. Przekreślił państwowości i patriotyzmy dzielnicowe. Stworzył pełną i niczym nieograniczoną jedność narodu niemieckiego. Tego historia już nie przekreśli. To jest dorobek trwały. Hitler odżydził Niemcy. Hitler przerwał ewolucję narodu niemieckiego w kierunku plutokratycznym. Odwrócił go od pościgu za pieniądzem. Zdegradował w hierarchii jego pojęć finanse, handel. Na powrót związał Niemcy z ziemią, z glebą, z rolnictwem. Wyplenił pierwiastki kosmopolityczne. To, co wyżej wymieniłem, to już są wielkie fakty. Gdyby Hitler tylko tyle zrobił, zasłużyłby sobie na wielkie imię w historii i pamięć jego powinna być błogosławiona przez Niemców. Tak pisał Jędrzej Giertych w roku 1936, ale już dwa lata później pisał w ten sposób. Nie jesteśmy rasistami. Uważamy, że przynależność do narodu to jest fakt przede wszystkim duchowy. Na drogi myślowe odbiegające, jak na przykład teorie hitlerowskie od pionu doktryny katolickiej, nigdy nie zejdziemy. To jest książka o wyjście z kryzysu z 1938 roku. Czyli zauważmy, że wtedy w obozie narodowym toczyła się dyskusja. Na ile można współpracować z hitlerowcami i się na nich wzorować, a na ile nie. I Giertych uczestniczył w tej dyskusji, widział pewne elementy pozytywne, ale te decydujące, najważniejsze, tożsamościowe, ideowe, religijne, cywilizacyjne elementy, no przeważyły, że po dwóch latach już pisał, że ten kierunek hitlerowski nie odpowiada. Ale to przynajmniej pokazywało, że jakiś był ferment umysłowy, że toczyła się jakaś dyskusja wśród narodowców. Teraz takiej dyskusji nie widać. Teraz raczej, tak jak mówiłeś, są tacy, którzy ślepo patrzą w PRL i go wychwalają, zupełnie bezrefleksyjnie, albo ślepo no, go odrzucają i mówią, że trzeba było jak najszybciej to po prostu zniszczyć, zniweczyć i że droga żołnierzy wyklętych była jedyną drogą. My szanujemy żołnierzy wyklętych, znaliśmy wielu, którzy cierpieli w tamtym okresie, ale uważamy też, że na pewnym etapie, w pewnych momentach ich zaangażowanie no, było w pewnym sensie błędne. Po prostu zostali wprowadzeni... Sprowokowani. A Berg jest tutaj... Ale nie mów Berg, bo ludzie nie wiedzą, co jest Berg. No to wytłumacz. Afera Bergu. Afera Bergu, tak. Która ujawniła, że struktury między innymi Stronnictwa Narodowego w Polsce, wspomagane przez Zachód, miały służyć wywiadom zachodnim, zwłaszcza wywiadowi amerykańskiemu, brytyjskiemu, może nawet niemieckiemu, chociaż chyba jeszcze wtedy o wywiadzie niemieckim się nie mówiło. Ale Niemcy już kombinowali. Gehlen robił pewne przystępstwa. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, bo powiedzmy ci, co robią PRL-u, a i ci, co go dezawołują, że to też nie biorą pod uwagę jednej rzeczy, mianowicie takiej, że te państwo, PRL, Polska, no nie Polska, no niech będzie PRL, ta spółka tak zwana, ona na arenie międzynarodowej istniała i Polacy podpisywali różne umowy. I teraz jeżeli powiedzmy ktoś kwestionuje, że te umowy były nieważne, że byliśmy pod tym panowaniem Moskwy, to Niemcy tylko zacierają ręce, bo mówią, no sami mówicie, że to nieważne, a więc granica na Odrzymnie się nie jest ważna. I pewnie jeszcze te siły niemieckie, które tutaj w Polsce mają swoje agentury, opłacają właśnie takich ludzi, którzy no, za pieniądze zrobią wszystko i mówią, mówcie, że to, co było w PRL-u jest nieważne, mając na uwadze to, że my, że Niemcy odbiorą te ziemie w zachodzie, a Polakom mówi, to wy odbierzcie te na wschodzie. A takie rozumowanie może doprowadzić, że Niemcy zabiorą to, co uznają, że im się należy, bo w konstytucji swojej mają
zapisane, że ich granica Niemcy jest... Niemcy nam zabiorą, a my nie zabierzemy ziem, które nam przynależą ze wschodu. Tak, no i będziemy załatwieni na to. I tutaj właśnie to, co lewica robi dzisiaj, powiedzmy, wtedy, no przed wojną i jeszcze w dawnych czasach taki socjalizm powstawał, no to była walka o byt dla zwykłych ludzi, dla robotników. No, proletariat. Chodziło o to, żeby pozyskać proletariat, że proletariat jest wykorzystywany. Dzisiaj proletariatu nie ma, no to dzisiaj zobacz. Proletariatem jest LGBT. Dzisiaj lewica walczy głównie o prawa zboczeńców. I dewiantów. Rozwala rodzinę, niszczy rodzinę, niszczy młodzież i niszczy biologiczny naród, bo lansuje aborcję. Ja nie wiem, wiesz, jak się zastanawiam, bo według mnie to ci zwolennicy aborcji to są, jakby można powiedzieć, antysemitami. Bo antysemityzm to była, rozumiesz, no, określenie rasistowskie, które powodowało segregację. Ten może żyć, a ten nie może żyć. No bo jest Żydem, to nie może żyć, trzeba go zabić. A inny może, Polak też nie może żyć. No i Rosjanie też, to Słowianie mają być wykończeni. Natomiast dzisiaj, jeżeli argumentują o aborcji, to lewactwo, właśnie ci aborcji, zresztą opłacani, mówią, że no, to jest wybór. Ja mogę pozwolić, żeby to dziecko żyło, albo nie pozwolić. Tylko mówię, przychodzi taka sytuacja, że kobieta, dwie, jedna w Lublinie, druga na Śląsku, po urodzeniu swoich dzieci zabijały je. Po prostu mu zakopywali, najpierw dusili, a potem zakopywali. No tak. I tych kobiet, no skazano ich, ale jeżeli by przyjąć logikę lewactwa, no to nie powinni skazać. No ale lewactwo nie tylko środowiska LGBT tutaj preferuje, ale również na przykład imigrantów. Żeby zastąpić narody europejskie, narody białe i cywilizację białego człowieka jakimś multikulturalnym środowiskiem, jest wielkie wsparcie dla imigrantów i to zarówno z tych krajów pozaeuropejskich, z Afryki, Azji, z Bliskiego Wschodu zwłaszcza, ale także tych za naszej wschodniej granicy, bo przecież imigracja z Ukrainy też jest dla nas zagrożeniem, ponieważ tylko niewielka część tych Ukraińców przyjeżdża tu po to, żeby zamieszkać tu jako obywatele polscy i się spolonizować. Raczej większość przyjeżdża po to, żeby nachapać się zasiłków, wszelkiego rodzaju pomocy, a potem albo pojechać dalej do Niemiec, albo wracać na Ukrainę. No bo jak nie ma proletariatu, to trzeba imigrantów było sprowadzić, bo to jest mięso wyborcze. To są ludzie, którym się wmówi, że jeżeli nie... To, co zrobili we Francji, kiedy Le Pen szła w górę i była bardziej, no miała jakieś tam szanse, to powiedzieli, że tym imigrantom tamtym z tych krajów Magrebu i z Afryki powiedziano, że jeżeli ona wygra, to ona was wyrzuci i nie będziecie tutaj nic mieli. No po prostu w ten sposób się szantażuje. To samo jest masz w Niemczech. I to samo mamy w Ukrainie tutaj. Jeszcze nie, ale w Anglii to się sprawdziło, bo Anglicy, tam są te rejony opanowane przez muzułmanów i jeżeli przychodzi do głosowania wyborów, to wybierają swoich. W jednomandatowych okręgach wyborczych. O, to jest taki efekt. Więc imigranci, lewica dzisiaj, to jest ta lewica, która zrobiła tą rewolucję kulturową na przełomie lat 60. 80. i ona dzisiaj już, no, ponieważ się nie sprawdziła, jeżeli chodzi o tą opiekę nad tymi biednymi robotnikami, no więc teraz zajmuje się LGBT, zajmuje się Zielonym Ładem, niszczy wszystko. Prawa zwierząt. I głupoty wymyśla i to jest aprobowane w Parlamencie Europejskim i ludzie w ogóle sobie z tego sprawy nie zdają. Ja mówię jak? No, że to robią ci z lewicy, którzy są na tych stanowiskach, to oni z tego żyją. To jest ich zadanie. Tak, ale jeżeli narodowcy idą w tą samą stronę i uważają, że socjalizm to jest to. Przecież socjalizm, no był przez 45 lat w Polsce i co zrobili? Nic nie zrobili. W końcu doprowadzili do rozkradzenia, do zniszczenia i nie ma niczego. No a zagrożenie jest, bo jeżeli dalej tak pójdzie,
to oni wmanewrują nas w wojnę. I Amerykanie nie będą w ogóle zainteresowani pomocą, bo tu chodzi o wyeliminowanie Polski, tego resztki katolicyzmu. No właśnie. Jurku, na zakończenie jeszcze bardzo ważny temat, temat nacjonalizmu chrześcijańskiego. Temat nacjonalizm chrześcijański to jest tytuł książki Jędrzeja Giertycha, bardzo ważnej i cały czas aktualnej. Moim zdaniem warto o tym powiedzieć i zastanowić się, co w zamian idei narodowej i chrześcijaństwa ma nam do zaproponowania lewica. A z drugiej strony, jak ja pamiętam moje początki w środowiskach narodowych, no to tam na przykład takim częstym hasłem, które się powtarzało, to było Bóg, rodzina, naród, czyli tutaj centralne miejsce była rodzina, w której się uczyło wiary w Boga i przekazywało wiarę w Boga, ale także poprzez rodzinę, jako rodzina rodzin, powstawał po prostu naród. Pani o naród. No właśnie. I teraz jest kwestia taka. No, straż pokoleń zobowiązuje. Powiedz mi, czym dla ciebie jest nacjonalizm chrześcijański i dlaczego ten przymiotnik chrześcijański jest tak ważny? No to jest, wiesz, właśnie to, co powiedział prymas Wyszyński o porządku miłowania, ordo caritate. To, co jest istotne, bo widzisz, tutaj była jedna rzecz, która zapadła w moją świadomość, a mianowicie ostatnie wystąpienie świętej pamięci ojca Alberta Kromsa w Radiu Maryja, który powiedział, że Kościół, urząd nauczycielski popełnił błąd, no bo mówi się, że na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, no wiadomo, na drugim miejscu jest rodzina, a potem no człowiek. Natomiast według ojca Kromsa to powinno być na pierwszym miejscu Pan Bóg, potem jest naród, potem jest rodzina. I ja tym się kieruję i jestem solą wokół wszystkich i mam sprawę, można powiedzieć, no bardzo niezręczną, bo nie jestem wzorcem takiego wychowania dzieci, żebym był szczęśliwy. Oni są porządnymi ludźmi, wychowani są w duchu jako państwowcy, ale nie mają tych ideałów, które ja mam. I czyli mogą być dobrymi obywatelami, bo są, no zarabiają. Ale niekoniecznie dobrymi patriotami, a tym bardziej świadomymi. Dobrymi narodowcami. Świadomymi, nie albo są. Albo w ogóle nie są narodowcami. No, nie są, no. A wszystkie czworo dzieci jest wykształconych, no pracują, no powiedzmy prawnik, historyk, no ktoś może powiedzieć, gdzie ten historyk? No mogą sobie obejrzeć, jest taki jego program, syn mój robi historia w punktach. Więc, no i córka jest też prawnikiem, no ale co z tego? No, jeden syn jest biznesmenem, druga jest, powiedzmy, lingwistką. No, ale ja z nimi nie mam wspólnego języka. I dla mnie właśnie to, co powiedziałeś, nacjonalizm chrześcijański, to jest właśnie to porządek tego miłowania. I właśnie stwierdzenie księdza ojca Kromsa, ojca profesora, zresztą był narodowcem, bo nie wiem, była taka sytuacja, że przyszedł, odwiedził na Lwowskiej pana Leona Brzegłowskiego świętej pamięci, no i się przypominał mi, panie Leonie, pan mnie wprowadzał do nogi. A to już teraz wyjaśniam, co to była noga. Narodowa Organizacja Gimnazjalna. I on się uważał za narodowca, zresztą jechał na pogrzeb Dmowskiego i później musiał dopiero maturę na następny rok zdawać, bo mu zablokowali. Sanacja. To sanacja, tak. I więc, no, a w tym tego roku już nie było. Bo Dmowski zmarł w styczniu 1939 roku. Nie dopuścili go do matury w 1939. Tak. Czyli kolejną maturę mógł zdawać albo na tajnych kompletach, albo już po wojnie. W każdym razie taką miałem mam informację. No tak, nie tak. Wiem. No. Ale to, co powiedzmy jest istotne i co różni nas od lewaków, że my się opieramy na dekalogu. Tylko my przyjmujemy... A na czym oni się opierają? A oni? No nie, to jest moralność sytuacyjna. Czy wiesz, co to jest moralność sytuacyjna? Wiem. Ja się pierwszy raz z tym zetknęłem. No wiem. No. Wiesz, w każdej sytuacji zachowujesz się tak, jak ci wygodniej, jak ci bardziej pasuje. Czyli tak naprawdę moralność sytuacyjna to jest brak moralności. No to relatywizm.
No i druga rzecz to jest to, że wiesz, oni mają, ci lewaki mają mentalność Kalego. Kale kraść to dobrze, ale Kalemu to ukraść to źle. I dzisiaj, ponieważ jest ta właśnie taka no, nauka, że rodzina to Pan Bóg na pierwszym miejscu, potem jest rodzina, potem jest no, człowiek. Więc no, nie ma pracy dla narodu. No kto ma dla niego pracować? No, można powiedzieć, że ty 40-lecie obchodzisz swojej tej działalności, rocznica. Ja już 45 lat tej straży, ale tam nic z tego nie zostało. Owszem, zrobiliśmy kilka inicjatyw, kilka rzeczy się udało zrobić, które dzisiaj owocują, ale ci ludzie już są wypaleni, już ich nie interesuje. Oni się już zajmują swoimi sprawami. Nie są w ogóle zdolni do tego, żeby dać sobie jakiś wysiłek. Nawet książki nie chcą rozprowadzić, którą mogliby wśród znajomych. I mówię nieraz do takiej czy innej osoby znajomej, no weź te, kup te 5 książek, zapłać 100 zł, a potem w prezencie rozdaj swoim znajomym. Jasne. Jak masz iść wódkę kupić czy coś innego, to książkę daj. Jasne. No. Jurku, omówiliśmy sprawy prawicy narodowej, narodowej lewicy, inne sprawy. Trochę żeśmy od tematu odchodzili, były różne dygresje. Myślę, że jak to zainteresuje naszych widzów, to będziemy mogli powtórzyć, znaczy nie to samo, tylko rozwinąć ten temat. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Jerzy Zieliński, można powiedzieć, weteran Straży Pokoleń. Straż Pokoleń, te dwa słowa zobowiązują. Tak, no ja staram się być im wierny, no i trwam w tej walce narodowo-katolickiej. I dziękuję Ci, Rafale, za zaproszenie i dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, a Państwa zachęcam do oglądania naszych programów na różnych kanałach i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitshu, CDA, VK, a także na Odyseę. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe, które jest nam potrzebne, żebyśmy mogli kontynuować tą naszą działalność, żebyśmy mogli ją rozwijać. Pieniądze darowizny można wpłacać na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu oraz w opisie filmu. Wpłacając darowiznę, wspierają Państwo naszą działalność statutową, czyli edukację, media, wydawnictwa. Bardzo dziękujemy za każdą złotówkę, a zwłaszcza za każde 10 czy 50 zł wpłacone, bo mówię, każda kwota jest ważna, natomiast żeby uzbierać na nasze potrzeby, no to te kwoty też muszą mieć jakąś swoją wartość. No i oczywiście zachęcam do czytania książek, które oferujemy na naszej stronie. Strona naszej księgarni to CEP, tak jak w skrócie Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl, a tam książki naszego wydawnictwa oraz zaprzyjaźnionych autorów. Z naszego wydawnictwa to polecam najnowsze książki. Ostatnio wydana książka Giedrzwałd, znaczenie dla narodu i kościoła, historia i współczesność, no między innymi z tekstem obecnego tutaj Jerzego Zielińskiego, ale w tej konferencji bardzo ciekawe referaty oprócz Jurka wygłosili także ksiądz Krzysztof Bielawny, poseł Polski do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun, czy też Ewa Pawela. I to są książki w serii Jedynie prawda jest ciekawa. W tej serii są między innymi książki dotyczące Jędrzeja Giertycha, Bolesława Piaseckiego, a także książka o Kresach Rzeczpospolitej i 3 tomy dotyczące II wojny światowej. Jest też druga seria książek w serii Gorące tematy. Ostatnio wydaliśmy książkę Kanonika Henryka Czepułkowskiego, Antykościół w natarciu. Kanonik Henryk Czepułkowski był jednym z najwybitniejszych znawców masonerii, sekt i różnego rodzaju działań antykościelnych i antykatolickich, a także tłumaczem książek na ten temat. Ksiądz Henryk Czepułkowski tłumaczył m.in. książki francuskiego autora Arnaud de la Suie, New Age, nowa religia, a także Masoneria, czyżby papierowy tygrys. Wszystkie te książki do nabycia w cep-sklep.pl.
No i jeszcze dwie książki w tej serii, gorące tematy, źródła finansowe nazizmu i komunizmu, o tym jak żydowskie banki z Wall Street, z City of London czy z Hamburga finansowały najpierw Trockiego i Lenina, a potem NSDAP, a także książka Hitler, założycielem Izraela, niemieckiego autora Henneke Kardela, o tym jaka rola była Hitlera i III Rzeszy w powstaniu państwa Izrael. Z innych książek to może jeszcze polecę, proszę państwa, książkę pana doktora Krzysztofa Trackiego, Młodość Witolda Pileckiego, bardzo ważna książka. W tej książce są zawarte wspomnienia Witolda Pileckiego z okresu międzywojennego. Różne tytuły pana Henryka Pająka, jest kilka tytułów, proszę zaglądać na cep-sklep.pl i tam je odnaleźć. Na przykład książka Lękajcie się, dotycząca kryzysu w kościele katolickim, a także książka Tomasza Błauta, już za niecały miesiąc, Wybory w Stanach Zjednoczonych. To jest książka poświęcona poprzednim wyborom amerykańskim. Być może po tych wyborach powstanie kolejny tom. Autor Tomasz Błaut jest twórcą Ameryka Forum. Proszę szukać Ameryka Forum w internecie. Media nienawiści, anatomia psychozy antytrumpowej. To jest tytuł tej książki. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.